koinnowacyjne przedsięwzięcie, które obejmuje innowację, proszę Państwa, światową, albo taka, której rozpowszechnienie w danej branży nie będzie większe jak 15%, to tutaj teoretycznie źródłem finansowania są programy centralne, głównie PO, innowacyjna gospodarka, często o tym w telewizji mówią. Ale proszę Państwa, żeby tutaj dostać dotację, trzeba projekt mieć bardzo duży. Jaka jest kwota minimalna projektu? Kwota minimalna tutaj jest jednocześnie kwotą maksymalną tutaj. Dlaczego? Żeby nie można było z dwóch źródeł na ten sam projekt dostać dotacji. Na terenie RPO, na obszarze RPO, macie Państwo projekty o wartości kosztów kwalifikowanych, które będą podlegać refundacji. Do 8 milionów złotych, gdzie Państwo macie projekt większy, droższy, powyżej 8, to dla niego źródłem wsparcia jest oczywiście PO, innowacyjna gospodarka. I to robimy sobie jeszcze mówimy na etapie poszczególnych, na zdrowie, poszczególnych działań. No dobrze, proszę Państwa. Czy odnosi innowacji, jeżeli chodzi o ewentualne ćwiczenie? Macie Państwo jakieś pytania odnośnie swoich projektów? Czy zastanawiacie się, czy Państwo projekt jest innowacyjny? Czy są jakieś propozycje projektów innowacyjnych? Co Państwo chcecie inwestować i czy są ewentualnie jakieś zapytania w tym zakresie? Słucham Pana. Jeżeli projekt podchodzi zarówno pod innowacyjność, jak i pod ochronę środowiska. Będziemy mówić sobie za momencik o tym, co trzeba zrobić, żeby dostać dotacji na ochronę środowiska z tego poddziałania 1.5. Głównie o tym mówimy. Tak? I teraz uwaga, to, że kupimy maszynę innowacyjną, i my wiemy, że ta maszyna nieco mniej zużywa prądu niż dotychczasowa i nieco mniej generuje odpadów, czy nawet sporo mniej niż maszyny obecne, to uwaga proszę Państwa, to my nie składamy wniosku na poddziałanie 1.5 ochrony środowiska, dlatego że głównym aspektem jest to, że maszyna jest nowa, nowoczesna i innowacyjna. Kiedy zamierzamy złożyć wniosek w ramach poddziałania 1.5, tak, technologie ekologiczne, to my w tym poddziałaniu musimy podać wymierny efekt ekologiczny. I o tym zamęcik sobie jeszcze powiem. Nie można łączyć dwóch, ale można ten aspekt ekologiczny wykazać w opisie wpływu na środowisko naturalne projektu innowacyjnego. Tak? Za to też są punkty. Ale wydaje mi się, że nie będzie to aspekt wiodący. Bo proszę Państwa, uwaga, kiedy my składamy wniosek na inwestycję innowacyjną, albo tę inną niż innowacyjną, czyli konkurencyjną, to tu głównym aspektem jest co? Po co Państwo te maszyny kupujecie? No po co Państwo kupujecie maszyny? Żeby zarobić. Państwo kupujecie maszynę po to, żeby zarobić, tak? A w poddziałaniu 1.5 Państwo robicie to podosuszanie ścieków. Po co? Żeby zarobić? Nie. Żeby zmniejszyć stężenie zużycia namionów, celików, tak? Żeby zmniejszyć emisję, bo grożą Państwu kary. Żeby spełnić konkretne normy. Tutaj wartością dodaną nie jest, proszę Państwa, przychód, tak? Tylko wartością są spełnione normy ekologiczne. I takie jest, proszę Państwa, rozróżnienie. Na tych projektach z poddziałania 1.5 teoretycznie Państwo nie powinni zarabiać, tak? To powinni Państwo unikać kar z tytułu przekroczenia emisji. Ale o tym sobie jeszcze powiem. Pytania do tej innowacji? Czy do innowacji, ale kryterium przyrostu zatrudnienia, czy tak? Jak ono jest zdefiniowane? Jako przyrost netto nowych miejsc pracy. Kiedy ja mówię, stworzę dwa miejsca pracy. Już mówię. Kiedy ja piszę we wniosku, stworzę dwa miejsca pracy, przychodzi kontrola i co chce widzieć? Dwa miejsca pracy na pełen etat. Kiedy ja mówię, zatrudnię trzy osoby, przychodzi kontrola, co chce widzieć? Trzy osoby na pełen etat. Przyrost netto nowych miejsc pracy liczony jest jako przyrost umów o pracę na pełen etat. Kiedy ja podaję 3, to 3 pełne etaty. Kiedy ja chcę zatrudnić 6 osób na pół etatu, to ja to muszę wpisać we wniosku. Jeżeli wpiszę tylko 6 osób, to urząd będzie mówił 6 osób na pełen etat. Rozumiemy? Czyli przyrost netto nowych miejsc pracy liczy się zawsze jako umowa o pracę. To po pierwsze. Po drugie, są limity. I punktacje, uwaga, przyznawane za miejsca pracy są w sposób bardzo nielogiczny, bo są przyznawane za wzrost procentowy w stosunku do stanu obecnego. Ja mam firmę jednoosobową, zatrudnię jedną osobę na pełen etat. Ile mam wzrostu? 100%. Mam maksymalną punktację z tej kategorii. Tak? Jestem firmą 20-osobową, zatrudnię też jedną osobę. Jaki mam przyrost? 5% przyrost. I ja nie mam maksymalnej punktacji, ponieważ mój przyrost jest taki sam jak Pana. Rozumiemy? Punkty za przyrost netto nowej miejsc pracy są przyznawane według kryterium procentowego w odniesieniu do stanu bazowego. Bardzo nieciekawy kryterium, tak? Ale niestety trzeba je, proszę Państwa, spełnić. Tak? Pytanka? Z tego co Pan powiedział, jeżeli producent
wystawił taką opinię, że jest to innowacja w danym regionie, to to już jest święta prawda, tak? No, ja powiem w ten sposób. Czyli tego nikt nie podważy po prostu. Jeżeli tam będą wpisane dane rzetelne, bo proszę Państwa, producent, on faktycznie on nie jest związany z tym, co jest tam napisane. A jak to jest człowiek myślący, tak, to on tam nie wpisze, że on z jakiejś głowy jest innowacją światową. Tak? I ten, kto to czyta, tak, on też musi mieć wrażenie, że jest to opinia rzetelna. Wiadomo, że może być w pewnych miejscach tam podkoloryzowana, bo tak się, proszę Państwa, robi. Tak? Ale to stwierdzenie o innowacyjności musi być tam zawarte. I teraz uwaga, w jaki sposób można to zawrzeć? Bo ktoś Państwu sprzedaje Państwu, nie wiem, wanny do cynkowania. Proszę Państwa, cynkowanie znane od XVI wieku. No nikt napisze, że nie napisze, że wanna do cynkowania jest innowacją w skali regionu od lat 3, czy to lat 5. Ale on, ten Państwa producent, musi powołać się o takie aspekty, jakie on w tej wannie zastosował. Jakieś tam nowe tłoczenie, inne wymiary, proszę Państwa, nowe jakieś tam systemy sterowania. I te właśnie aspekty mają być innowacyjne. I kiedy on tak wpisze, to ten, kto to czyta, to nie będzie miał wrażenia, że mu się wmawia, że cynkowanie jest od 3 lat, tylko że ta metoda cynkowania jest stosowana nie dłużej jak 3 lata. Rozumiemy? I wtedy tego nie podważą. Bo jeżeli w tej opinii będą dane naprawdę z sufitu, to proszę mi wierzyć, że te opinie też podlegają ocenie. Nawet jak ją wystawi jednostka naukowa, to ona nie do końca musi być zaakceptowana przez agencję. Tak? Pytanka? Zwiększenie zatrudnienia zawsze jest brane pod uwagę przy... Zawsze z jednym wyjątkiem. Przy jednych projektach nie jest brane pod uwagę. Przy tych, o których Pan wspomniał. Przy projektach i Pan. Dotyczących ochrony środowiska. Tam, gdzie Państwo zarabiacie na projekcie, kupuję maszynę i zarabiam, Państwo musicie tworzyć miejsca pracy. Tam, gdzie Państwo nie zarabiacie, przykład wymieniam filtry czy podoczyszczalnie ścieków, tam miejsc pracy tworzyć nie trzeba. Ale są też punkty z tej kategorii, które nie są tak znaczące, jak w przypadku innych projektów. Bo jeżeli mówimy o innych inwestycjach innowacyjnych i konkurencyjnych, to tam ta punktacja za miejsca pracy jest ogromna, tak podobnie jak za innowacje. Ale kiedy przejdziemy do punktacji za ochronę środowiska, tam są miejsca, są punkty za miejsca pracy, ale nie są tak znaczące, bo to nie jest ta sama wartość dodana z projektu. Tak, ale no, efekt w postaci zmniejszenia zatrudnienia nie powinien być wykazywany. Wykazuje się efekt w postaci utrzymania zatrudnienia. No niestety, proszę Państwa, dotacji nikt Państwu nie daje na dobre słowo. Jak ktoś Państwu daje pieniądze, tak, to po to, że Państwo miejsca pracy tworzyli. Bo to dotacje, mówiąc szczerze, nie są dla firm, tak? Tylko dla firm, które tworzą miejsca pracy. To coś za coś, proszę Państwa, tak? Słucham Pana. Mam takie pytanie. Wróćmy się do tego wózka. Wózek widłowy. Tak, wózek widłowy. Zakładając, że powiedzmy tutaj na naszym rejonie wszyscy mają wózki widłowe elektryczne, prawda? Tak. Ja kupuję ten wózek, firma elektryczna, powiedzmy, firma ministra, że on jest innowacyjny. Koleżanka na przykład, sąsiadka kupuje też jej to wystawi. I tutaj to się kłóci. Natomiast to jest sprytne, co Pan powiedział. Ktoś tam padł na pomysł i mówi, dobra, zastosuję silnik, powiedzmy benzynowy, przerobiony na gaz. Zapłacił, prawda, ten mu z notu podstemplował i to już jest, jak mówię, praktycznie. To już jest dowód. To jest dowód. A proszę Państwa. Z innowacyjności mi się wydaje, że trochę chodzi o spryt. Tak jest czy nie? Spryt, proszę Państwa. No dotacje. O dotacji trzeba postarać, tak? Dotacji nikt Państwu na miły wygląd nie da niestety, tak? W Polsce co się liczy? Papier się liczy. Proszę Państwa, w Polsce się liczy papier. Jest papier, jest dotacja. Nie ma papieru, nie ma dotacji. Tak? Słucham Pana. Proszę dać Panu. Mówiłem o zwiększeniu zatrudnienia, tak? Ale jak długo to zwiększenie zatrudnienia? Państwo przez 3 lata po zakończeniu projektu muszą utrzymać jego efekty, w tym nowo utworzone miejsca pracy. Przez 3 lata po zakończeniu projektu. To nie muszą być oczywiście te same osoby, ale te same stanowiska. Tak? 3 lata po zakończeniu projektu. I tak jest lepiej, bo w poprzednim okresie było 5 lat. Teraz są tylko 3. 5 lat do 3 firm dużych. Słucham pytania? A mikro mały? 3. Dobrze, proszę Państwa, pytań nie widzę. Zróbmy 15 minut przerwy. Zapraszam Państwa w drogę do czasunek kawowy. Chciałabym prośbę do Państwa. Do osób statystycznych bardzo bym prosiła o wpisanie się na listę obecności oraz jeśli Państwo mogą w miarę możliwości wypełnienie tych ankiet dla potencjalnych beneficjentów. To jest zarówno informacja dla nas, jak i dla starostwa powiatowego. Dobrze? Dziękuję bardzo.